Jeżeli chcecie brać ceny większe niż rynkowe, jesteście drożsi na rynku, a nie odrobiliście tego ćwiczenia, to nie możecie liczyć, że klient sam się domyśli, że warto u Was zapłacić więcej. Cześć, nazywam się Szymon Negacz i witam Was na kanale Wise Business School, gdzie o trudnych biznesowych kwestiach opowiadam w zrozumiały sposób. Dzisiaj przed nami druga część odcinka na temat wartości. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, znajdziecie ją tutaj. I w tym odcinku dowiecie się, jak sformułować wartości, jakich narzędzi do tego użyć, z jakiej perspektywy na nie spojrzeć, jak je komunikować, jak je przechowywać w firmie tak, żeby używali tego handlowcy, marketing, dyrektorzy, czy ktokolwiek inny, kto komunikuje się jakkolwiek z klientami. I podobnie jak w poprzednim odcinku, ten będzie idealny, jeżeli jesteś dyrektorem, menadżerem, handlowcem i na co dzień pracujesz z klientami. Zachęcam Was do wysłuchania części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Pewnie pamiętacie bohatera ostatniego odcinka, był nim Marek. Nie wiem, czy uda mi się dostatecznie dobrze odwzorować jego postać, ale załóżmy, że to był Marek. I teraz Marek, Wasz klient biznesowy, tak jak w poprzednim odcinku, powiedzieliśmy, że ma pewne problemy. To mogą być problemy wszelakiej maści. To może być to, że właśnie za szybko musi wymienić instalację, albo to, że deweloperzy, których dostają, nie są ok, albo to, że kandydaci, których zatrudnia, mogliby mieć lepsze kompetencje, albo nie do końca pasują do jego firmy. Jestem absolutnie przekonany, jeżeli narysujecie swojego klienta, modelowego klienta, na przykład prezesa dużej firmy produkcyjnej, bo tacy na przykład często u Was kupują, i wypiszecie problemy tych ludzi, korzystając z Waszych usług i produktów, to jestem absolutnie przekonany, że będzie ich dziesiątki, jeżeli nie setki, w bardzo różnych postaciach. I teraz ważne jest to, że każda wartość, którą będziemy dzisiaj tworzyć, musi się wiązać z jakimś problemem. I teraz uwaga, skupimy się chwilowo na samych wartościach. W jakich wymiarach w Waszej firmie te wartości mogą się pojawić? Pierwszy, najprostszy wymiar to produkt lub usługa. To one mogą mieć coś, co jest lepsze, coś, co jest bardziej trwałe. To te produkty czy usługi mogą mieć jakiś element charakterystyczny. Na przykład robicie coś, czego nie robi żadna inna firma. Jest o coś rozszerzony ten produkt, usługa. Potem jest inny obszar wartości. Te wartości to obsługa. Czyli to, w jaki sposób obsługujecie swoich klientów, jak dostarczacie im te produkty i usługi. Na przykład robicie coś szybciej, wysyłacie coś szybciej, robicie coś bardziej dokładnie. Tych pomysłów może być bardzo dużo. I ostatni, trzeci wymiar wartości to tak zwane wartości dodane. Te są najtrudniejsze, bo w sumie nie wiadomo, o co z nimi chodzi. One za każdym razem mogą być inne. I tak na przykład moją wartością jest chociażby ten kanał. Jeżeli ktoś jest klientem naszej grupy i na co dzień kupuje od nas usługi różnego rodzaju, to może w międzyczasie edukować się właśnie na tym kanale i dzięki temu robić być może coś lepiej. A to, o czym mówimy w tym kanale, przecież jest spójne z naszymi usługami, więc jest to fajna wartość dodana. I teraz uwaga. Wyobraźmy sobie sytuację, w której gromadzicie swój zespół w sali konferencyjnej albo siadacie w niej samodzielnie, jeżeli jesteście soloprenerami. Bywa i tak. Na początek dobre i to. Siadacie razem w sali i tłumaczycie dokładnie to, co jest na tym slajdzie, czyli tłumaczycie, że są trzy rodzaje wartości wynikające z tych trzech obszarów. I teraz warto, żebyście zaczęli je wypisywać, zadając sobie dużo pytań pomocniczych. Na przykład, jak ostatnio kupił od Was duży klient, to mówił, że kupił od Was dlatego, że być może to była wartość. Być może w Waszej firmie, jak świadczycie swój produkt lub usługę, jest coś, co dodajecie do niej gratis, klient za to nie musi płacić i jest to dla niego wartość. Być może to jest ta wartość. Być może w Waszym przypadku Wasz produkt, bo mówicie, że jest wysokiej jakości, no to w jakim obszarze jest tej wysokiej jakości? Co takiego różni się w Waszym produkcie od produktu konkurencji? Co robicie inaczej? Być może to jest wartość. Być może jest w firmie coś takiego, nad czym bardzo się skupiacie i zawsze chcecie, żeby to było dobrze zrobione. Być może to jest wartość. Być może w Waszej firmie staracie się robić coś szybko. Na przykład klient dostaje ofertę w maksymalnie 24 godziny. Być może to jest wartość.
Być może w Waszej firmie jest coś bardzo nieoczywistego. Robicie coś poza swoim produktem i usługą. Dodajecie coś do niego w ogóle spoza Waszej branży. Być może to jest jakaś wartość dodana. Być może jesteście dobrze zlokalizowani. I na przykład to, że jesteście z Polski, albo z Gliwic, albo z Warszawy, dla kogoś może być też wartością. I tak naprawdę pytań tych i podobnych możecie sobie zadać dziesiątki, powoli wypisując wartości w każdym z tych obszarów. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, że fajnie, gdyby tych wartości było 3 i wystarczy, ale niestety nie mogę tak powiedzieć. Tak naprawdę najlepiej byłoby, gdybyście wypisali ich dosłownie 30-40 sztuk. I wiem, zawsze jak to mówię komuś na żywo, to on tak na mnie patrzy, mówi, kurczę, jak 4 wypiszę, to będzie nieźle, ale spróbujcie podejść do tego rzeczywiście tak, że wypiszecie ich naprawdę kilkadziesiąt. Jest bardzo trudno to zrobić, jeżeli mam to zrobić w pojedynkę. Jest bardzo trudno to zrobić, jeżeli zabieram do sali konferencyjnej ze sobą zespół, który nie lubi firmy, w której pracuję. Pewnie ciężko będzie im znaleźć wartości. Ale teraz wypiszmy sobie w takim razie, gdzie tych wartości możecie szukać, jeżeli nie w zespole. Przede wszystkim możecie zapytać klienta. Klienta, u którego wygraliście sprzedaż. Czyli napiszę tutaj, że było ok. Klient, który od Was kupił, może być świetnym nośnikiem wartości. To dlaczego u nas kupiłeś? I on powie, że bo cena była dobra. Ok, poza ceną, co skupiło Twoją uwagę. Później możecie zapytać klienta takiego, który nie kupił. Być może on zobaczył w Waszej ofercie coś, co było fajne, ale może niedostatecznie dobrze zakomunikowane. Albo może właśnie kupił towar od konkurencji, bo oni mieli inną wartość niż Wy. Może dali coś więcej, może dali coś bardziej, może było coś, na co zwrócił uwagę. Potem trzecie, możecie zapytać tylko i wyłącznie potencjalnego klienta, który nie był w Waszej grupie docelowej. On będzie najbardziej, napiszę samo potencjalne, on będzie najbardziej obiektywny, bo Was nie zna. Możecie zapytać, co byłoby dla Ciebie największą wartością, na co byś najbardziej zwrócił uwagę. To może być Wasz znajomy na przykład. Jeżeli ja docieram do firm produkcyjnych, mogę odnaleźć prezesa firmy produkcyjnej i zwyczajnie go zapytać, jeżeli kupujesz takie produkty, to na co najbardziej zwracasz uwagę, co jest dla Ciebie najbardziej cenne, co jest dla Ciebie właśnie nośnikiem tej wartości, albo odwrotnie, jakie masz obecnie największe problemy, które potencjalnie moglibyśmy rozwiązać. I teraz oprócz źródeł zewnętrznych, tak jak Wam wspomniałem, możecie zapytać swojego zespołu. Ale bardzo ważne jest, żeby to nie był zespół jednorodny. Czyli nie jest dobrą praktyką pytać o wartości tylko i wyłącznie handlowców, albo tylko i wyłącznie zespół marketingu, albo tylko i wyłącznie osoby z produkcji. Tak naprawdę warto zapytać wszystkich. Jeżeli macie kogoś z produkcji, z wytwarzania, kogoś z obsługi, kogoś ze sprzedaży, kogoś z finansów, z każdego obszaru firmy, bo każda z tych osób może dostarczyć wartości, które są po prostu nieoczywiste i być może na nie dotychczas nie wpadliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie tą wartość z uszczelką, to nie handlowiec ją wymyślił, tylko właśnie osoba, która była odpowiedzialna za projektowanie tego typu elementów. I oprócz tego, że możecie zapytać klienta wygranego, przegranego, potencjalnego klienta, zapytać swój zespół, tak naprawdę największą rolę w tym wszystkim ma właśnie menadżer, dyrektor, właściciel, który odpowiada za wypracowanie tych wartości. To ta osoba powinna połączyć wiedzę z tych wszystkich źródeł i zwyczajnie po prostu wypisać te wartości raz na zawsze, tak żeby już nigdy do tego tematu w firmie nie wracać, dopóki te wartości są aktualne. I teraz wyobraźmy sobie piękną sytuację, w której macie już dużo, dużo wartości w każdym z tych obszarów. Co teraz powinniście zrobić, żeby miały one jakiekolwiek znaczenie dla klientów? Podam Wam przykład. Jedną z tych wartości może być to, zaznaczę ją w obsłudze, że macie na przykład duży magazyn. Duży magazyn. No przecież fajna wartość, nie? I teraz bardzo wielu klientów naszych na początku komunikuje to dosłownie tak. Mamy duży magazyn. I aż się ciśnie na usta, brawo! Jesteśmy dumni z tego, że macie duży magazyn. Sama wartość w tej postaci, że mamy duży magazyn, nie jest zbyt wiele warta. Musimy ją połączyć z jakimś problemem. Ale z jakim? Jaki problem leczy duży magazyn? To, że my mamy duży magazyn, mamy na nim bardzo wiele produktów, może leczyć taki problem, że na przykład klient będzie miał zdrowsze cash flow,
bo nie musi zamawiać dużej partii produktu, tylko może zamawiać częściej mniejsze ilości, bo one zawsze będą dostępne. Dzięki temu problem związany z cash flow będzie mniejszy. I teraz spójrzcie, jak zupełnie zmienia się komunikat wartości, kiedy tak to powiemy. Widzimy, że nasi klienci często dbają o cash flow i wolą zamawiać mniejsze partie towaru zamiast wielkie kontenery, w których jest wszystko. I właśnie dlatego my mamy duży magazyn, żeby im to umożliwić. Nie wiem, czy widzicie, ale różnica między mamy duży magazyn, a połączeniem tego z problemem jest bardzo, ale to bardzo wyraźna. Ale weźmy na to inny przykład. Czyli weźmy chociażby ten przykład, który pojawił się w poprzednim odcinku. Czyli, że nasz produkt i usługa w tym miejscu ma tą uszczelkę, która w dużym uproszczeniu sprawia, że no te nasze produkty są bardziej trwałe, ta instalacja żyje dłużej, nie trzeba jej wymieniać. I teraz znowuż, jeżeli byśmy powiedzieli, nasze elementy mają grube uszczelki, to też się ciśnie na usta, że fajne, ale jest lepiej wziąć taką wartość i znowuż połączyć ją z problemem. Czyli widzimy, że kiedy instalacja ma małe uszczelki, one są zrobione z innego materiału, to mniej więcej po 5-7 latach trzeba ją wymieniać, a koszty są ogromne, bo trzeba ją wymienić w całym budynku. I właśnie dlatego my zrobiliśmy zupełnie inaczej ten produkt i zawiera on taką i taką uszczelkę, która po prostu zapobiega temu problemowi. I teraz większość waszych wartości, które macie w swoich firmach, będzie bezwartościowa, jeżeli nie pokażecie klientowi, jaki problem konkretnie ona rozwiązuje. I tak na przykład inną wartością w jednej z naszych firm. Mamy agencję marketingową, która nazywa się AdWise i wartością tej agencji, dokładnie rzecz biorąc w tym miejscu, wartością usługi tej agencji jest to, że jest ona wyspecjalizowana tylko i wyłącznie w B2B. Chcemy, żeby to była pierwsza duża polska agencja marketingowa, która się specjalizuje tylko w marketingu dla firm. I teraz no ciśnie się na usta, no i co? No i odpowiedź jest bardzo konkretna, to znaczy widzimy, że kiedy nasi klienci próbują robić marketing w tradycyjnej agencji, niestety zdarza się, że on nie działa, dlatego że nie jest wybudowany tak, jak to powinno wyglądać w B2B, czyli dla klienta biznesowego, który kupuje długo, bierze pod uwagę wiele opcji, jest wielu decydentów w jego firmie, zastanawia się nad tym, ma budżetowanie. Marketing dla takich organizacji po prostu musi wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. I dlatego my wybudowaliśmy agencję, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w marketingu B2B, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo tego, że te lejki marketingowe właśnie dla przedsiębiorstw będą po prostu działały lepiej. Ale samo hasło, że nasza agencja specjalizuje się w B2B, absolutnie nic nie znaczy. Dopiero kiedy wyjaśnię, co ta wartość za sobą niesie, że marketing B2B różni się od marketingu konsumenckiego i właśnie dlatego my się specjalizujemy w tym drugim, dopiero wtedy ma to jakąkolwiek wartość, którą klient potencjalnie może się po prostu przejąć. I teraz można byłoby w takim razie dojść do takiego wniosku, że każdy z Was oprócz tego, że ma wartości, powinien też opracować sobie sposób, w jaki o nich opowiadamy. Bo to jest najważniejsze. Klient nie słyszy tego, co macie w myślach. Nie widzi tego, co sobie wymyśliliście, czy narysowaliście w zeszycie. Klient słyszy tylko to, co mu powiecie, albo widzi tylko to, co napiszecie. I teraz każda z tych wartości w Waszej firmie może być ogromną wartością tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zostanie dobrze opowiedziana. Kiedy zostanie ubrana w takie słowa, że ktoś powie: wow, rzeczywiście bardzo fajne. Niekiedy też zdarza nam się taki problem, który jest dość miękki, że na przykład ktoś opowiada o tym tak długo i tak nudno, że trochę nie wiadomo, jakby klient w ogóle traci koncentrację, nie jest w stanie tego wysłuchać, albo marketingowo na stronie jest w ogóle 12 zdań nawrzucanych i ciężko zrozumieć, o co chodzi z tą wartością. Ale teraz załóżmy szczęśliwie, że każdy z Was po tym odcinku popracuje trochę nad wartościami swojej firmy, zastanowi się, gdzie nasz produkt jest lepszy czy usługa, gdzie nasza obsługa jest lepsza, gdzie mamy jakieś wartości dodane. Być może znajdzie wartości tylko w obsłudze, w niczym innym. I to też jest ok. Nie trzeba mieć w każdym z tych wymiarów wartości. Ale załóżmy, że znalazł, przygotował, one są fajnie zakomunikowane. To jest jeszcze jedno bardzo fajne ćwiczenie, które można zrobić sobie na wartościach. To znaczy, można je spróbować pogrupować według drugiego wymiaru. Ten drugi wymiar to są trzy pytania. Pierwsze pytanie. Why us?
Dlaczego my? Dlaczego ktoś miałby zostać naszym klientem? Potem drugie pytanie. Why change? Jak już ktoś korzysta z takich usług, to dlaczego miałby zmienić dostawcę? Patrzcie, to jest inne pytanie. Dlaczego my? I why change? Dlaczego miałby zmienić? I trzecie, najśmieszniejsze. Why stay? Dlaczego ktoś miałby zostać w naszej firmie, jeżeli już jest naszym klientem, to co miałoby sprawić, że w niej zostanie? I dzięki temu możecie doprowadzić do fajnej sytuacji, w której pogrupujecie sobie te wartości nie dość, że przez pryzmat tego, czy one są w waszym produkcie, czy są w waszej obsłudze, czy są po prostu wartościami dodanymi, to jeszcze możecie pogrupować je sobie w taki sposób, że będzie wam znacznie łatwiej używać ich w rozmowach z klientami, bo na przykład jak będziecie rozmawiali z obecnym klientem, to możecie użyć tych wartości why stay. Jeżeli będziecie rozmawiali z klientem, który rozmyśla nad zmianą dostawcy, to możecie użyć tych wartości. A jeżeli będziecie rozmawiali z klientem, który w ogóle nie korzysta jeszcze z tego typu usług czy produktów, to możecie użyć tych. Mam nadzieję, że te proste narzędzie, bo jak widzicie, to jest bardzo proste, to jest po prostu macierz, może wam bardzo pomóc wypracować konkretne, bardzo precyzyjnie zakomunikowane wartości, które po prostu panu Markowi pokażą, że jest sens zapłacić więcej za wasz produkt czy usługę. Że to nie jest tylko tak, że jest za tym jakieś pustosłowie, wysoka jakość, w ogóle fajny zespół, tylko że jest po prostu głęboki, głęboki konkret. I teraz uwaga, jeżeli chcecie brać ceny większe niż rynkowe, jesteście drożsi na rynku, a nie odrobiliście tego ćwiczenia, to nie możecie liczyć, że klient sam się domyśli, że warto u was zapłacić więcej. I tym pozytywnym akcentem zamykam ten odcinek i zachęcam was do zostawienia na dole komentarzy. Komentarzy z waszymi pytaniami. Bo jeżeli tych pytań będzie dużo, chętnie nagram dla was odcinek, który rozszerza ten temat. Czyli możecie pytać, a jak zrobić to, jak zrobić tamto. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, również wrzućcie je w komentarz. Jeżeli będzie ich dostatecznie dużo, tak jak tu siedzę, to obiecuję wam, że wezmę je i nagram wtedy trzecią część odcinka z wartościami. Być może pokażę inne narzędzie, bo tych narzędzi jest więcej, ale potrzebuję waszego feedbacku, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału, bo dzięki temu może on dotrzeć dalej i też nie przegapicie tego odcinka. Pamiętajcie o lajkach, o wszystkim. Dobrze mówię? Dobrze mówię? Dobrze mówię, okej. Okay. Bo mi tak kazali mówić, ja nigdy nie nagrywałem na YouTubie, to wiecie, w podcaście po prostu można było gadać, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Thank you.